Witaj, jestem Tytus. Dzisiaj mam 3 burgery do przetestowania z Żabki. Ponadto są one bardzo smaczne, te burgery, więc sobie sprawdzimy, czy faktycznie smakują jak burgery, czy ta bułka jest fajna, czy jak mnie niektóra bułka taka, wiecie, się rozłazi w ustach, aż paćka się robi. Masakra. Jestem ciekawy, jak ona będzie smakowała. Dlatego z chęcią po nie pobiegłem. Tylko tam jest mały problem, bo piszę podgrzew w mikrofalówce, a jak nie ma mikrofalówki, nie no, żartuję sobie, ale szkoda, że nie napisali też jak podgrzać w piekarniku, a nie tylko podali jak w mikrofalówce, bo nie każdy ma mikrofalówkę, ale na spokojnie sobie podgrzeję, sobie z tym poradzę. Więc cóż, zabieramy się za jedzenie. Tutaj jest filet z kurczaka, ponoć pisze 100% z kurczaka i też pisze podgrzej przy kasie. A szkoda, że tego nie wzięli pod uwagę, że ktoś będzie chciał zjeść może w domu. Tutaj skład, słuchajcie, 207 kilokalorii, tłuszczy 7,6 grama, kwasów nasyconych 2,3 grama, węglowodany 20 gram, w tym cukry 4,7 gramów, białko 14 gramów, sól 1,45 gramów. Tu pisze, dla kogo wyprodukowany skład, że pszenica, użyte wszystkie składniki, które mogą być alergentami. Warto to sobie przeczytać przed kupnem, żeby wiedzieć, co się kupuje. Oczywiście to było podane w 100 gramach. Ja sobie jeszcze je sprawdzę po otwarciu, przed włożeniem do piekarnika i ile ważą. Tutaj z wołowiną, ponoć 100% wołowiny. Tutaj też warto by było sobie przeczytać przed kupnem, co jest, czego nie ma, żeby po prostu jakieś trucizny sobie nie kupić. Wartości odżywcze w 100 gramach to jest 234 kilokalorie, tłuszczy 8,9 grama, w tym nasyconych 4,3 grama, węglowodany 24 gramów, cukry 13 gramów, białko 14 gramów, sól 1,4 grama. I też tutaj będę netto wagę, więc sobie wszystkie zważę i zrobię wam zdjęcie. Tutaj wege, jestem bardzo ciekawy wege, bo ostatnio lubię jeść wege rzeczy, bardziej mi smakują. I w 100 gramach to jest 287 kilokalorii, tłuszczów 13, w tym nasyconych 1,4 grama, węglowodany 31 gram, w tym cukry 2,8 grama, błonnik 3,7 grama, białko 8,6 grama, sól 1,1 grama. I to jest skład, też sobie zważę i wam pokażę przed włożeniem do piekarnika. To teraz sobie rozpakuję te burgery, włączę wagę. Tak jak w instrukcji pisze, że w tym papierku trzeba włożyć do mikrofalówki, ja do kombiwara jednak włożę. No i zobaczmy, ile on waży w tym papierku. 179, a powinien 175, no czyli tam 4 gramy na ten papierek, czyli jest ok. Teraz z wołowiną sobie otworzymy. I wkładamy na wagę. Hopa. Powinno być 137 gram netto, tutaj waży, widzicie, 153, czyli jest trochę cięższy, może trochę wilgoci ma, widzicie, ja czuję wilgoć, tutaj jest wilgotny, może trochę, no nie wiem, miał wilgoci więcej w sobie czy coś, no ale jest ok, lepiej niż trochę więcej, niż ma mniej ważyć. No ten papierek, kilka gram, no to wiecie. Teraz z kurczakiem. I na wagę. No, 5 gram na papierek. Jest ok, tutaj też się zgadza.
W ogóle są takie przyjemne w dotyku jak na razie. Wszystkie naraz do kombiwara wrzuciłem w takiej konfiguracji na tej taczce Wege tu i po kolei i tutaj się ładnie już robi. No to słuchajcie, na pierwszy ogień pójdzie Wege Burger. Jestem jego bardzo ciekawy. No to co, rozpakowujemy. Mam nadzieję, że za bardzo mi się nie spiekły. No i tak się prezentuje. Teraz go sobie przekroję. Papryczka i te inne. Więc co, smakujemy. Też jest ser, wygląda. Czy coś podobnego, bo takie... Powiem wam, ostre. Kawałek skórki. Wiecie co, wam powiem, bardzo ostre to jest. Tu też jakby taki plasterek sera czy czegoś. Tak. Ten musztarda, czy to jest, no tak, ostra. Reszta nie jest ostra. Dobry jest, wyraźny ma smak. Jakbym go jadł, to bym nie powiedział, że na przykład mięsa nie ma, lub na przykład, no mięsa to czuć, że nie ma, ale na przykład nie ma takiego przewagi, na przykład jak niektóre burgery lub jakieś dania są z warzyw i wiecie, na przykład czuć buraka, marchewkę, że po prostu jest zmielone, starta marchewka, taka pacia ubita i ona jest taka podsmażona. Takim czymś nie ma tutaj smaku, że to są same warzywa. Źle nie czuć. Jeszcze tą... Tu jest jakiś plaster ala czegoś, jakby zastępuje mięso. No nic to, bardzo, bardzo smaczny jestem. A tu na zdjęciu są w ogóle pokazane, że takie są kawałeczki, jak wam pokazywałem w tym, że jest, ala zastępuje mięso, takie kawałeczki jak tutaj. Bardzo fajne to jest. Teraz sobie z wołowiną zobaczymy. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Tu jest wołowina, plasterek, ser, tu ketchup. Nie jest ostra ta mazidło, ten sos powiedzmy. Ta wołowina jest dosyć
twarda. Na pewno tego nie mogę porównać do smaku jak na przykład w McDonaldzie lub do innego fast foodu, ponieważ nie smakuje ta wołowina tak jak tam. Całkowicie jest inna, taka twardsza, też nie jest wypieczona na tak jak na grillu, tylko taka jest taka kotlet usmażony jakby na szybko. Taka można rzecz trochę galaretkowata, taka nieprzyjemna jest w jedzeniu. Ser trochę słabo się roztopił, albo może za niska temperatura, nie chciałem, żeby mi się po prostu spaliło. Ser jest dosyć dobry, nie mogę narzekać, że jest taki zły, niesmaczny. Tylko ta wołowina ma taki twardy smak. Ser też mi się wydaje, że nie jest z najwyższej półki. Teraz z kurczakiem. Bardzo fajnie zapakowane, bardzo mocno, więc się nie rozwala po pudełeczko. Bułeczki wszystkie są takie same. Lubię paprykę, ale nie lubię ze skórą, tak samo pomidora. Tak to wygląda. Kurczaka jest dużo grubszy plaster. Też jest taki w panierce ala. Wiecie, ciężko. O, serek się rozładzi. No jest taka panierka, jest, ale taka panierka rozgotowana trochę. Może po prostu on miał za dużo wody w sobie czy coś. I wiecie. I słuchajcie, no cóż, jemy kurczaka. Wiecie co? Wszystko jest dobre, oprócz tego kurczaka. Ser taki se. Ale ten kurczak jest zmielony i ściśnięty. Tak wygląda. Mam nadzieję, że wy to też widzicie dobrze. Na moje oko to jest zmielone, ściśnięte, sprasowane i w panierce wrzucone. Źle nie smakuje sam kurczak, nie mogę powiedzieć, że coś jest złe. Tylko jak się je, to taką prasę czuć, wiecie? Tak jak czasami parówki. Ale z tych trzech, jakbym miał wybrać, wybrałbym Wege Burgera. Lepszy był. Nie lubię ostrego, ale tam chociaż było wyraźne. I to, ten zamiennik mięsa, te kawałeczki, co wam pokazywałem, było przyjemne do gryzienia. Nie czuć takiej papki było. Nie było czuć takiego czegoś zmielone, ściśnięte. Nie, było dosyć takie fajny smak, taki było czuć. Jak może powiedzieć, kawałki mięsa czy czegoś, taki jest materiał, powiedzmy materiał stały, a nie taką paczkę jak tutaj. Po tym bym raczej wybrał z wołowiną, a potem kurczaka, ale oba po tamtym zrobiły taki gorszy efekt. Tu w tym jakby galaretka była, tak się ciężko gryzło. No nie tak jak burgera normalnego, jak się na przykład w McDonaldzie je. Na pewno nie mogę powiedzieć, że są jeden do jednego. Te są według mnie trochę gorsze. No a ten z kurczakiem tak jak... No nie przypadł mi do gustu on najbardziej. Więc ja bym sobie wybrał dwa wege lub trzy. Nie, to za dużo, trzy takie same zjeść. Ale jakbym miał do wyboru na przykład tym następnym razem kupić trzy burgery dla siebie, to bym wybrał sobie trzy wege, chociaż są ostre. Tego nie przypadam, ale wolałbym sobie takie coś zjeść, niż taką, powiedzmy, masę.
takie zmielone, takie, no nie, nieprzyjemne to nie jest za fajne. Wiem, że to nie jest z burgerowni, trzeba wziąć pod to uwagę, ale nie kupiłbym drugi raz. Jedynie jakbym musiał, albo był bardzo głodny, bym potrzebował na szybko, ale tak to nie, jedynie wege bym wybrał. No nic, to ja sobie idę dokończyć, trochę się wybrudziłem. Te bułki niektóre, ta właśnie w kurczaku, nie wiem, ten kurczak czy coś miał więcej wody, bo bardzo obkleja, zęby się przyklejają, reszta taka nie była. Nie wiem, może też miał za dużo wody czy czegoś, to już pomińmy. No nic, to ja mówię, wege na pierwszym miejscu, a potem to ten z wołowiną, a potem kurczak. No nic, to ja lecę jeść, a wam życzę smacznego. Napiszcie, co byście chcieli, żebym dla was przetestował. No i cóż, do zobaczenia.